W sumie każdy dzień zaczyna się tak samo. Pierwsza kawa, pierwszy klient, zmielić ziarno, spienić mleko. Rutyna, najgorsza rzecz. W tej szarej codzienności znalazłem rozrywkę. Dość szybko zorientowałem się, że ludzie nie zwracają na mnie uwagi. Nauczyłem się rozpoznawać potrzeby moich klientów. Lubię przewidywać, co zamawiają. Ich wygląd mówi mi tak wiele o ich zamówieniach, a zarówno o nich samych. Pierwszy klient. Brawo, brawo. Gratulacje, dobiegłeś do mety. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla mnie będzie caramel macchiato i może jakieś małe ciastko. Polecam pyszną, świeżą trufle. Poproszę trufle. Zapraszam do stołu, ja wszystko podam. Kto by się spodziewał? W samą porę, bo poranek był zbyt spokojny. Ciekawe, czy matka wie, że hajs z korków poszedł na wódę. Irish coffee. Dobry osobisty. No to średnie cappuccino z mlekiem. A dla pani? My poprosimy dwa tigery i tartę z suszonymi pomidorami. Zapraszam do stolika, zaraz wszystko podam. Witam gołąbeczki. Kolejna zakochana para w moim lokalu. Super. Dzień dobry. Dzień dobry. Co byś chciała, kochany? Może latte z syropem orzechowym. A dla mnie cappuccino. Dziś do jedzenia. Masz na coś ochotę? Nie, bo będę gruba. No to dziękujemy. Zapraszam. No to się wkopałeś, kolego. Gratulacje. Masz mi coś do powiedzenia, skarbie? O co chodzi? Zrobiłem coś nie tak? Nie, nic się nie stało. Wszystko jest w najlepszym porządku. Uważasz, że jestem gruba? Kochanie, co ci przychodzi do głowy? Oczywiście, że nie. Dotykaj mnie. Powinieneś był zaprzeczyć, kiedy powiedziałam, że będę gruba. Naprawdę chciałam zjeść to ciastko. To może pójdziemy je kupić? Nie przerywaj mi. Teraz to już nie chcę, bo będę gruba. Przepraszam. Nie chcę z tobą rozmawiać. Zejdź mi z oczu. Ej, stara, czemu nie byłaś na melanżu grubego? No mówiłam ci, że byłam u nas w tej przychodni, no wiesz, chciałam zwolnienie na tydzień z WF-u. No ale nagle babka mi powiedziała, że muszą mnie przebadać jakąś diagnozą. No, ale moja babcia też miała diagnozę i z tego to nic dobrego nie wynika. Dobra, normalnie w poczekalni to miałam taką bekę, wszyscy tacy chorzy, ale ona miała taką minę, że czułam, że na coś się zanosi. I w końcu pobrali mi krew i powiedzieli mi, że badają mnie w aspekcie białaczki. No to się umiera, nie? Wygooglałam sobie w necie, normalnie ludzie zombie. No ale wiecie, co jest najgorsze? Siedziałam potem w pokoju i strasznie ciemno zaczęło się robić. Nawet nie zauważyłam kiedy. I nagle matka wchodzi do pokoju, pyta, czy psa wyprowadziłam, a ja normalnie jakbym ją pierwszy raz na oczy widziała. Wow, też bym tak chciała. Ale wiesz, nie bałam się. Po prostu jestem ciekawa. Może tam byłoby lepiej. Wiesz, mówisz jak moja babcia. To, co mnie tak mówiła, co umarła w szpitalu, też tak mówiła. Ale w końcu powiedzieli, że jest w porządku, że po prostu muszę więcej mięsa jeść. No i ogólnie teraz jest tak inaczej. Dlatego nie byłam na melanżu. Przepraszam, ale czy to ty napisałeś ten wiersz? Nie, to nie. To Filip Lewin, ale ja go tutaj napisałam. Wiem, czyj to wiersz. Bardzo go lubię. Cześć, jestem Staś. Basia. A piszesz coś sam? No tak, trochę tak, ale to nic dobrego. A mogłabym coś przeczytać? No przy sobie nic nie mam, ale mogę coś wyrecytować. Zachętnie. Za $1.5 kupiłem małe czerwone ziemniaki. Zaniosłem do domu. Ugotowałem w mundurkach i zjadłem na obiad odrobinę masła i soli. Kobieta, od której kupiłem ziemniaki, przybyła z Polski. Była kimś z mego dzieciństwa. Wow, to było naprawdę niezłe. Naprawdę sam to napisałeś? Podoba ci się?
Mam jeszcze parę w domu, więc mogę ci je kiedyś pokazać. Bardzo chętnie. Może się jakoś umówimy. Jasne. Siedząc tu każdego dnia, zobaczyłem już tyle rodzajów przyjaźni, pierwszych miłości, kłótni, bezczynnych spotkań. Mam wrażenie, że wiem już wszystko o moich klientach, ale ludzie i ich relacje nigdy nie przestaną mnie zaskakiwać.